W malarstwie dla mnie najważniejszy jest człowiek. I całe postacie i portrety. Posługuję się przeważnie zdjęciami, fotografią i później w sposób indywidualny interpretuję te fotografie. Miałem kilka nagród już, i to ogólnopolskich. Miałem nagrodę krytyków i dziennikarzy na Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego. No a tam jednak jurorzy są naprawdę jacyś doborowi i wybrali mnie akurat. Czyli ta sztuka jest jakaś w jakiś sposób oryginalna, bo u tych jurorów tam nie przejdzie, jak ktoś jest naśladowcą. Trzeba być naprawdę indywidualnością. Nawet na studiach już malowałem takie duże formaty. No nie wiem, skąd się to wzięło. No, lubię po prostu takie formaty i głównie maluję akrylami, używam różnorakich faktur. No, staram się dobierać jakieś środki wyrazu, których jeszcze nie było. W tym roku wymyśliłem, że zacznę sznurki przyklejać, jakieś folie. No, nie lubię nikogo naśladować. Artysta dla mnie powinien być przede wszystkim wrażliwy na piękno, ale nie tylko. Artysta też powinien być wrażliwy na jakąś krzywdę. Jest wielu artystów, których w ogóle polityka nie interesuje, bieda, a mnie to jakoś boli. I to jest dla mnie wykładnik artysty, że nie tylko, że on ma małpią rączkę, świetny warsztat, ale jeszcze musi być wrażliwą osobistością. Lata 23 wymyśliłem Międzynarodowy Festiwal Rysowania, który odbywa się do dnia dzisiejszego, tylko jesteśmy teraz w nietypowej sytuacji, bo jest pandemia i po prostu uczestnicy festiwalu muszą internetowo swoje rysunki przesyłać. Zachęcam, bo to nie będzie tylko do samego internetu, będzie po tym pamiątka, ślad jakiś, będzie wydrukowany katalog. Nie tylko mi chodziło, żeby rozwijać młodzież, bo on służy do jakiejś promocji sztuki, ale też chciałem jakby odczarować Śląsk z tych tradycji, tylko że to jest huta, kopalnia, że to zależy od ludzi, nie? Że tutaj możemy też piękne rzeczy robić. Wielu laureatów tego festiwalu uwierzyło jakby w siebie, że jak dostali jakieś wyróżnienie, nagrodę, to zaczęli to sami od siebie kontynuować, zaczęli chodzić na jakieś kursy, kółka plastyczne, że to jest bardzo potrzebne, żeby organizować jakieś konkursy plastyczne. Wielu z laureatów tego festiwalu jest teraz asystentami na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Tak jakbym trafił w pustkę, bo nie było takich festiwali do tej pory. Przeważnie były konkursy, na które się wysyła. A to jest jedyne, że na żywo się rysuje. Tam na tej hali pozuje zawsze 100 modeli. Przyjeżdża z około 1000 uczestników tego festiwalu ze sztalugami, z Brystolem. Może jestem dziwnym człowiekiem, ale mój każdy dzień jest związany ze sztuką, bo cały czas myślę, jakie kolory użyć w obrazie, a cały czas mi to chodzi po głowie.